Dzień dobry, nazywam się Ewa Błaszczak, jestem mentorem liderów i zespołów. Jestem po to, żeby pomóc Twojej organizacji osiągać ambitne cele poprzez świetne zarządzanie ludźmi. Takie zarządzanie, żeby ludziom się chciało i żeby mieli radość z tego, że sięgają po niemożliwe, nieosiągalne, ambitne cele. Przez ostatnie 10 lat byłam odpowiedzialna za przygotowywanie i wdrażanie programów rozwojowych dla liderów i zespołów dla około 5000 liderów rocznie. Pracowałam z dziesiątkami zespołów, z dziesiątkami zarządów, tworząc dla nich strategie i pomagając im te strategie biznesowe wdrażać. Jestem autorką dwóch książek. Pierwsza z nich, Kolory, czyli prosta instrukcja obsługi człowieka, mówi o tym, co w biznesie i w życiu najważniejsze, czyli o predyspozycjach, o talentach i o komunikacji, o tym, jak budować świetne, efektywne relacje. Druga z nich to już stricte leadership. To angażujący lider. Angażuj, żebyś nie musiał motywować. To książka napisana wspólnie z firmą For Results, w której piszemy, pokazujemy, jak to robić, żeby być liderem, który angażuje, który tak wciąga ludzi w pracę, że chce im się sięgać po niemożliwe. Sukces moim zdaniem zaczyna się na literę Z. Bo wierzę w trzy słowa. Wierzę w zaangażowanie, w zaufanie i w zwinność. Pierwsze słowo to zaangażowanie. Moje doświadczenie pokazało mi, że tylko te organizacje, w których ludziom się chce, w których ludzie są naprawdę zaangażowani, grają do jednej bramki i z radością robią wszystko, żeby osiągać cele, tylko te organizacje mają przewagę na rynku. A jak budować zaangażowanie? Poprzez świetny leadership, poprzez liderów, którzy mają charyzmę i tworzą dla ludzi wizję przyszłości, do których chce się iść, i poprzez to, że budują zaufanie. Drugie Z to zaufanie. Pomyśl sobie o człowieku, któremu nie ufasz w biznesie. Jak ciężka jest komunikacja, jak mało można zdziałać. A pomyśl o kimś, do kogo masz pełne zaufanie w biznesie. Jak wiele, szybko, łatwo można stworzyć, osiągnąć z tym człowiekiem. Jak mało trzeba się nagadać, jak nie trzeba pisać maili i tworzyć do pokrytek. Z jak zaufanie, to jest szybkość zaufania. I trzecie słowo to zwinność. Skończył się czas Prince'a i produktocentryczności w projektach i zmianach. Teraz rządzi elastyczność. Trzeba być w biznesie zwinnym. Jestem professional scrum masterem, zajmuję się agilem, design thinking i innowacyjnością. Wiem, jak wdrażać te koncepcje do Twojej organizacji, jak uczyć ich ludzi i jak spowodować, żeby klientocentryczność, zwinność i innowacja były u Was na co dzień. Zapraszam do odwiedzenia mojej strony www.ewabłaszczak.com i do bezpośredniego kontaktu. Zobaczmy, co mogę dla Ciebie zrobić.